chciałaby, wyobrażała sobie powrotu do sytuacji przedwrześniowej. Jak słusznie powiedział mój przedmówca, Gomułka w porównaniu z Bierutem naprawdę był kimś na kształt Zbawiciela, przyznał. Marzenia były świetnego Polaka, były może z naszego punktu widzenia dość przyziemne, no ale dla Luciano Domini 56 czy 57 były czymś niewyobrażalnym, czyli normalnie mieszkać, normalnie się ubrać, mieć w miarę pełną lodówkę, zamiast na wieczorne przygody. Mieć lodówkę, tak. To jakby połączyłem dwa marzenia w jednym. I to, i to. Zamiast na wieczorną masówkę pójść do kina, I to. Nie na film bułgarski czy radziecki, ale na przykład na francuski z Brigitte Bardot czy Gérardem człowiek jest taką istotą dziwną, która zawsze musi mieć trwały punkt odniesienia. Czy zawsze musi mieć coś, co wydziela, dzieli granice albo jakąś barierę. I pewnie można by znaleźć wiele takich punktów odwilży, które były istotne dla bardzo różnych kwestii, ale tak naprawdę tą granicą taką psychiczną i symboliczną stał się październik. To październik, który przestał być miesiącem, przestał odgrywać swoją rolę kalendarzową, ale pisany dużą literą stał się początkiem nowej ery. Taką absolutną godziną zero, co widać zarówno jak się czyta teksty polskie, ale jeszcze wyraźniej jak się czyta teksty obce. Dziennikarzy czy polityków, którzy przyjeżdżali wtedy do Polski, potem pisali z tego raporty, jakieś reportaże, i z tego mówią, że jedynym słowem, czy słowem, które słyszą najczęściej, jest stwierdzenie od października. Od października przeciętny Polak powtarza w każdym zdaniu. To jest dla niego podstawowy punkt odniesienia. I rzeczywiście, można zaryzykować taką tezę, że przełom lat 56 i 57 zamykał okres polskiej niewolowej. Znaczy, tak naprawdę zamknął okres II wojny światowej, jak się mówi, walki, oporu i tak dalej, a rozpoczął okres nowoczesności, okres modernizacji, reglamentowanego zrozumienia dla historii, rozwoju kulturalnego, też już spokojnie można było patrzeć na Zachód, powrót do samoorganizacji społecznej, otwarcia właśnie na wpływy Zachodu. Proszę Państwa, no był to w sumie rok pomiędzy październikiem a październikiem, kiedy mogła powstać z jednej strony polityka, a z drugiej strony pismo katecheta. Oba te pismo rozwiją się do dzisiaj. Powstały w tym czasie. Do szkół powróciła na kilka lat religia. Jak się otwiera właśnie każde pismo, to trudno znaleźć jakąś inną kobietę, żeby to nie było bardziej prawdą, mniej lub bardziej rozebrane. Wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy. Albo po raz pierwszy po wojnie. Zdarzył się pierwszy polski striptiz. Zdarzył się pierwsze powojenne wybory z Polonia. Wyprodukowano pierwszy w Polsce rower wodny w ogóle. Odbył się pierwszy mecz badmintona oraz pierwszy mecz piłki nożnej kobiet. Okazało się, że ta drużyna była podobno całkiem dobra. Proszę Państwa, także nie tylko polityka, ale także te dzieje społeczne decydowały o tym, że zaczęto ten okres nazywać rewolucją, powiedział pan Jacek Federowicz. I to rewolucją, która zawsze miała dwa przymiotniki. To znaczy, że zawsze była to rewolucja październikowa i zawsze była to rewolucja polska. Rzeczywiście była to polska rewolucja październikowa, która trwała, właściwie wszystko tak nazywano. Wszystko było rewolucyjne. Trafiłem także na artykuł Sztandarze Młodych o rewolucji harcerskiej. Wszystkie inne dwie. Właściwie to było coś absolutnie normalnego. Trwała rok. No, jak Państwo wiecie, przez rok też się może całkiem sporo zdarzyć. Skończyła się w październiku symbolicznie zarówno na Placu Narodowicza, jak i pod Politechniką. Rozgoniono tych samych studentów, którzy rok wcześniej utorowali komórce drogę do władzy. Jak wspomniałem, ten rok był na tyle długi, że właściwie powstały
jakby wylano fundamenty nowoczesności, które funkcjonowały aż do końca systemu. To one zbudowały pewien fundament, który potem pozwalał funkcjonować, dały pewną szczepionkę, które na tyle immunizowało społeczeństwo, że jakoś tam to trwało do końca w całkiem chyba nie najgorszym, jak widać po niektórych obecnych studiach. Państwa, pisząc tą książkę o latach 56-57, szukałem przewodnika, który pomógłby mi to wszystko jakoś uporządkować. I tym przewodnikiem rzeczywiście stał się karykatury. Karykatury, które no, są niezwykle symboliczne, które wystarcza kilka kresek, żeby przedstawić znacznie więcej niż historyk czy literat potrzebuje słów, żeby coś opisać. I rzeczywiście był to dla satyryków okres świetny. Oczywiście nie wszystko mogli narysować i opisać. Niekoniecznie mogli jednak krytykować Gomułka, jeśli to się zdarzało. Niekoniecznie Związek Radziecki też się to zdarzało i na tej wystawie też taka jedna karykatura jest. Nie mogli rysować na tematy związane z antysemityzmem, czy